Okej. Już jestem. Niestety się nie udało. Nie mam aż takich funduszy! A! Środków. Żeby móc. What the fuck? Żeby wylicytować aż za taką cenę. A co licytowałem? Na pewno by było 10 tysięcy pytań, więc uniknę tego już. Licytowałem urządzenie Howpage HD PVR, czyli właśnie to urządzenie do nagrywania gier z PlayStation 3 albo z Xboxa, ogólnie z tego. Z telewizora praktycznie wszystko można przechwytywać za pomocą tego urządzenia. Nowe kosztuje 700 zł, była licytacja, no i doszła tam do 400 chyba 60, no niestety więcej nie mogłem dać, bo nie mam, żeby w tym momencie zainwestować tyle. No ale mam nadzieję, że kiedyś nam się uda, że tak powiem, razem na to zapracować. Coś mnie gryzie, no! Co to mnie podżera? Te małe gnojki? Ach, strasznie. Przeskakujemy dalej. Chodźcie! O, proszę! Proszę, proszę, czyli... Wow! Ale bym wszedł. Widzicie? Chwila nieuwagi. Już. Idziemy im pomóc. No problemo! Gdzie jest przełącznik? Tu coś jest. Raz, dwa, dziesięć. Proszę bardzo. Switch. Tu? Czemu ten przełącznik? O, jest. Chce się włączyć. No i za pleryma nam się coś otworzyło. Uciekają. The Rachni were clever to seal the passage. Shut off escape and smash your enemies against the stone. Glad you made it. The Rachni have retreated for now, but will soon return in force. We're close, Dad. Those barriers were protecting whatever's down that passage. We'll dig in here. Ensure you have time to finish this. Good luck. Luck? Ha! Luck is for a Salarian male hoping to please his mate. Krogan! Nothing gets past us. Dobre! To było dobre, to mi się podobało naprawdę. Salarianin, jak oni się kochają. Mógłbyś tego nie używać przy mnie? Bo to boli. Okej. Okay. Tu coś mamy, jakieś rękawiczki. I musimy się co? O, schował jednak. A da się do kieszonki schować ten miotacz ognia? Da się? To nie. To jak zmieniam, to mi wyrzucasz go. What is that? Co? O-o. Coś dużego, brzydkiego. Excellent. Shut it down, Commander. Move it. Damn it. Rzeczywiście szlak. Gdzie jest przełącznik? Niby. A, tu. Dobra. Gdzie Heavy Resistance? Tutaj? A, już ich nie ma. Palcie się! Let it burn, bone burn! A ciebie potraktujemy tak. No. A po walce pójdziemy na kremówki. Tak, kochani, tak. Ale wy z nami nie pójdziecie. Ważne, żeby tu nie było... No właśnie, miałem o tym mówić. Ważne, żeby tu nie było pustoszycieli. No i co? I pustoszyciele sum. Ale może ich już zaraz nie będzie. No właśnie, o to chodzi. O to chodzi. Giń! Płoń!
Mega gnojki mnie tutaj atakują, no. Ja stąd spadam. I patrzcie. Uciekłem od tych małych gnojków. I co? I nadal mi się... A ty co tu robisz? I nadal mi żarło życie. No cóż, bywa. Dobra, bierzemy to i idziemy dalej. Co wy tak szybko biegacie? Nawet szybciej ode mnie. Jakiś znowu przełącznik? A i owszem. Gdzie, gdzie? Że niby co, że mam uciekać, tak? Ale gdzie mam uciekać? Co, wracać, tak? Okej. Wow, 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 wow. Nie! Głupie. Głupie zombiaki. Dlaczego zombie muszą być zawsze takie bezmyślne? Czy to jest jakiś kanon? Kanon zawsze muszą być bezmyślne. Dobra. Kochaniutkie ty... Wow! Spadamy. Nie wolno być tak blisko tego czegoś. Poproszę o backup. O, tu jest gdzieś granat. No. I to było na tyle, jeżeli chodzi o wielkiego, złego pustoszyciela. Płoń! Płoń! No i... Spróbujemy go tak rozwalić, a tego spróbujemy rozwalić. No nie, niestety się nie da. A dlaczego się nie da? Bo James nie ma naładowanych mocy. Ale już sobie z tym poradzili. I idziemy na drugą... Na drugą stronę. Oho. Rozwalimy to, bo to jest brzydkie. A ty co tu robisz? Co na mnie krzyczysz? Nigdy się nie nauczę. Nie otwieraj papy, bo możesz w nią dostać. Ups! Uciekać od tego pustoszyciela. Jak najdalej. Tak, tak. Powinno na chwilę pomóc. No i dokończymy. Taki prymitywny sposób, czyli... Ups! Trzeba naciskać szybko F. Mógłbyś się schować? Fuck! Za bardzo przykozaczyłem. Chyba. A, no to tyle dobrze. Za bardzo przykozaczyłem. I teraz też was przykozaczę, a... Bo przy fajce. Będziecie się na mnie, na wujka Seto rzucać. Jak będę chciał na kolanka wziąć, to wezmę. No, mógłbyś... No, patrzcie. Shepard jest niedorozwinięty. Poproszę cię, żebyś rzucił ogniem w to coś. Wy wszyscy. Dziękuję serdecznie. Żebym ja musiał prosić. Żebym ja musiał prosić. Takie błahe rzeczy. Gin. Przepadni. No standardowo chyba trzeba je rozwalić, bo po prostu mnie zaraz szlak trafi. No już lgną do żarcia. Pięknie. No i wszystkie siły. Na tego brzydola. Burza ognia jak najbardziej poproszę. I idziemy dalej. Trzymać się z daleka. Aha. Nie ma generatora. Nie będzie zabawy. Gdzie jest to wielkie coś? Daleki kanibal out, a bliski kanibal nie out. Dobra. Póki cię zabije James, to weź no tam puścić tą rzezię. Dziękuję serdecznie. Dokończyłem dzieła za was. Kanibal! Leżeć, piesku. No teraz ja sobie z wami załatwię te... Załatwię sobie z tobą te porachunki. To na pewno ty mi wskoczyłeś na barana. Ty też! Cała twoja rodzina! Jesteście przeklęci przeze mnie. O ty! Masz jakąś fajną ochronę! No proszę. Już nie masz. Ty też masz? Skąd wy sobie wzięliście taką ochronę? Grają na cheatach, frajerzy. Bierz to, co trzeba. Nie! Oczywiście co? Wszystko z pacją, więc nie wiadomo, czy... Shepard nie wie, czy ma się schować za osłonę, czy ma czasem wziąć
broń. Może jakby nie miał wszystkiego przypisane pod spację, to by było troszeczkę łatwiej. Ale dobra, już nie narzekam na tą spację. Zrobili sterowanie dla ułomnych. Aha. Moglibyście, póki zginiecie, albo ja, póki ja zginę, rozwalić to coś. Nie, 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 nie. Jeszcze raz nie. O, pięknie. O, i tutaj poproszę, żeby... Tak, Shepard, ty. Rzucaj, rzucaj! Nie ma to tamto. Na, uciekaj. Frajerzyno. Gdzieś to tam było. Co, już zabiliście? No ładnie. To tak na dzień dobry tam macie z daleka. Myślicie, że was nie widzę. Mylicie się, no co? Chcesz coś ode mnie? Idzę w piguły. Masz flery. Ja wiem, że się w plecy nie strzela, ale co mi tam? We stop her. What the hell? Screaming. Silence. Silence. What are you? A corruption. A monster. How is this possible? I destroyed the last Ragnar Queen. Nieprawda, ja tego nie zrobiłem. Queen, not proud Ragnar, alone, the monster shaped to make hollow children, empty children that obey. The creature isn't Ragnar. It's a surrogate engineered from other Ragnar. Children, no, I am free. Cannot. Hodowla rakni? Jesteś zagrożeniem, żniwiarzy już nie ma. Jak to nie ma? Są, ale gdzie tutaj nie ma? Być może, zobaczymy. Copy that, Deg. Is there any hope for your children? No. No. They only scream. We all suffer. If I create new children, maybe they could listen. Just kill them all. Put them out of their misery. No i znowu kolejny trudny wybór. Czy pozwolić przeżyć... tej, można powiedzieć, Rakni. Czy ją zostawić i uratować... kompanię Daga. Czyli Krogan. Nie jestem przekonany do końca o tym, czy właśnie ta istota, którą mielibyśmy teraz uwolnić, byłaby po naszej stronie. Czy czasem byśmy nie
pędzili się w tarapaty, więc raczej ją zostawię i pójdę do Krogan. I'm sorry, but I can't release you. I won't risk my crew. Roger that! Orlok Company! Get back to the shuttle! ASAP! Dad, get us out of here! Też chcę taką broń. The shuttle's down that path. I'll hold them off. Go, Commander! Nie! Znowu poświęcamy najlepszych żołnierzy. Cortez, we're the last ones out. Copy that, Commander. Shuttle is waiting. Let's go. Reviewing your report on the Rakhni situation, Commander. This could have gotten complicated fast. That thing the Reapers patched together was the worst kind of biological warfare. Better it's destroyed. It was too unstable, Admiral. Agreed. But we cut the Reaper supply of new Rakhni troops and picked up some additional Krogan support. I call that a victory. I've got to get back to it, Commander. Watch yourself out there. Hack it out. I znowu wysoką cenę przyszło nam zapłacić za... za to, żeby się wydostać, żeby uciec skądś. Czyli poświęcić dobrego żołnierza, dowódcy oddziału Kroganina. Za to podobno zyskaliśmy właśnie kompanię Aralak. Za dużo tych żołnierzy nie ma. No ale cóż. Wojna. Wojna zbiera swoje... jak to się mówi? Żniwa? Czyżby od tego pochodziła właśnie nazwa żniwiarzy? Co chwilę w tej grze przychodzi nam właśnie kogoś stracić. Przeżyć jakieś takie wzruszenie. Uderzy w nas to, że kogoś właśnie musimy cały czas poświęcać, żeby coś dla większego dobra. Jakie znowu? Urnon Vrav. Dziękuję. O co chodzi? Aha, na Beningu. No dobrze. Nowe wiadomości przeczytane. W takim razie zobaczmy, co nas czeka. Jakie nas nowe misje czekają w tej autogalacji. Aha, muszę przelecieć do przekaźnika masy, bo tutaj chyba go nie ma. Z tego co pamiętam. Tak, niestety nie ma tutaj tego przekaźnika masy. No to w takim razie do przekaźnika masy. Hopsa.
stacja paliw. Nie, nie potrzebuję. Przekaźnik masy. Tutaj chyba nie było żadnych z zapasów. Jakoś tak nie zwróciłem uwagi. Tu wszędzie mamy 100%, więc chyba już nam nie trzeba latać po tym. O, jeszcze jest coś tutaj. Gromada Aetot, jakiś Aetot, tak, coś takiego. Masen Anos. Zobaczymy, czy tutaj nie możemy czegoś wydobyć. Już nie pamiętam, czy tu byliśmy. Muszę zobaczyć. Jeżeli są tu jakieś zapasy, no to pozbieramy je i wrócimy na Cytadelę, ponieważ nic więcej nie mamy do roboty. Jest. O, już czujność żniwiarzy została wzbudzona. A my sobie poszukamy tutaj jakichś zapasów. Zazwyczaj są dwa miejsca, dwa źródła sygnału, lub trzy w takim jednym układzie. Zobaczymy, ile teraz. Jeżeli są dwa, no to oczywiście pokaże nam 50%. Co tutaj mamy? Artefakty. Dobrze. 33, czyli są trzy jakieś. Wejdź na orbitę, póki jeszcze mnie nie zjedzą. Rozpoczniemy skan. Niestety nie zdążyliśmy przeskanować całej okolicy. Będziemy musieli zaraz uciekać znowu i szukać. Fabrykatory Volusów, czyli zasób wojenny. Wow! No to nie było ciekawe. O, proszę! Mamy dosyć sporo tutaj tych miejscówek, a bardzo, bardzo mało... Bardzo, bardzo mało paliwa. O, pozyskane paliwo, 200 jednostek. Być może uda nam się gdzieś polecieć do najbliższej planety. A, pytanie, gdzie? Jejku, bardzo dużo tutaj tych planet jest. Aż 4, znaczy się tych układów. Mam nadzieję, że tu będzie jakieś paliwo, bo trzeba w końcu przelecieć. No właśnie, na tą orbitę, bo zaraz cię zjedzą te wielkie kałamarnice. Trzeba zbierać wszystkie jednostki i wszystkie technologie, jakie tylko są możliwe, żeby z tymi żniwiarzami wygrać. Chociaż mamy już bardzo duże szanse, bo w końcu 80 ileś tam procent, prawda? Także nie jest źle. Archiwa wywiadów Volusów. Czyli coś z tymi Volusami nam przyjdzie. Robić 50% zasobów. No niestety nic tutaj nie ma, co by nas interesowało. Patrzcie, patrzcie, jaka kałamarnica! Będzie bieg, będzie leciała do mnie z tą paszczą. Aaaa! Paliwko, paliwko, poproszę o paliwko. Jest, paliwko, znalazłem paliwko. I tyle, dobrze. Jeszcze raz. Szybko po paliwko, szybko po paliwko, szybko po paliwko. Łaj, trzeba będzie szybko spadać z tym paliwkiem. Okej, 250 jednostek. Udało nam się stąd uciec. A teraz jeszcze na Esori. I być może uda nam się jeszcze polecieć dalej. No niestety tylko mamy 170 jednostek. Wejdź na orbitę. Rozpoczniemy skan i zobaczymy, co tutaj jest. No na pewno nie paliwo, a przydałoby nam się. Powiem wam, że jeszcze ani razu tutaj nie tankowałem. Także... Jeżeli nie ma takiej o, pancernik Volusów. Czyli coś ci Volusowie też mogą nam bardzo dużo pomóc. 50% jest. Paliwko. Być może w takim razie uda nam się... O, 300 jednostek, super. W takim razie uda nam się dolecieć na ostatnią... Ostatni układ. Tutaj. Satu Ard. Jeżeli nam zabraknie paliwa... pomiędzy, kiedy się będziemy przemieszczać, no to oczywiście przeniesie nas do najbliższego przekaźnika masy. Dobrze, że nam się udało tutaj tak daleko znaleźć, dlatego że później trudno jest... Woluski oddział inżynieryjny, super. Później trudno jest dolecieć tak daleko, jeżeli właśnie od razu stąd wylatują 50%. Jeżeli później stąd wylatują żniwiarze. Jejku, jacy oni szybcy! Skubane łajzy.
O, jest, 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 ale potrzebuję jeszcze raz tutaj wlecieć od tej strony. Jak od innej wlecę, no to jest troszeczkę kapa. Zbadaj, być może nam się uda uciec. 200 jednostek. Czy wrócimy? Jest. No i do przekaźnika masy. W prostej linii. Żeby nam paliwka starczyło. No i starczyło. Jeszcze mamy zapasu. Łoho, ho. Teraz trzeba znaleźć tylko przekaźnik masy. I uciec przed tymi żniwiorkami. Skok przez przekaźnik. Go! W takim razie lecimy na cytadelę. Mamy dużo do zrobienia na cytadeli. Jump! Spotkaj się z salariańskim członkiem rady. Na pewno nas opierdzielą za to, że uleczyliśmy Krogan. Londing!